Hejcie, siemanko, witam was bardzo serdecznie z Wojtkiem w kolejnym odcinku Dying Light. Tak. Będziemy dzisiaj grać, ścigać zombie i zabijać zombie i w sumie biegać z zombie, bo zombie to zombie. Wiecie, jakby wracanie zając, w sumie to nic nie zając, ale zombie jest zombie, nie? Więc, a to ty, ja się patrzę na jakiegoś randoma, mówię, a to Wojtek, a to Wojtek to jakieś bany hopy robi. Aha, hop, hop, hop. Dobra, chodźcie. Słuchajcie, jak pamiętacie, jeżeli pamiętacie, to fajnie, jak nie, no to trudno. Poprzedni odcinek w czwartek, po dłuższej przerwie, niestety na kanale, wiecie, były święta, majóweczka się zbliżała i tak dalej. Zobaczycie u Wojtka ten poprzedni w czwartek, link jest oczywiście standardowo w opisie filmu. Musicie tylko sobie tam tak, niżej zjechać, zeskrolować. Kolejny również będzie u Wojtka, ku zaskoczeniu wszystkich. A za tydzień we wtoreczek znów u mnie. Nie przeciągając, ciśniem. Jade, się... tu Crane, słyszysz mnie? Jade, gdzie jesteś? Jade. Nic z tego. Troy, tu Crane, słyszysz mnie? Czekaj, bo gadają. Jade, właśnie miałam się kontaktować. Savi przeszedł się przez zagłuszanie i dobrze by było, gdybyś tu do nas wrócił. Co to musisz było? To zobaczyć. Czemu? Co muszę zobaczyć? To, co się dzieje poza miastem. Musisz to zobaczyć na własne oczy. Dobra, skończ gadać już. Po prostu przyjdź tutaj, mówię serio. Nie zabijaj go. A skąd wiesz, że chcę? Bo wycelowałeś. Słuchajcie, mam wam też coś do pokazania oczywiście, bo mam łuk! Ej no, łuk to ja muszę wypróbować, czekaj, patrz to. Wow! Ty, ale ty kładzie, co? Czemu się śmiejesz? No bo ty się zajęłeś łukiem, a ja zajmuję się patrzeniem na zombiaka, który wskakuje na rampę i chciał skoczyć do nas na linę, niestety spadł i rozwalił tak, tak trochę fail. Słaby ten łuk, ale zobaczymy na ile strzał kładzie zombiaka. O, już nie narzekaj. Masz łuk? Dobra, trzeba będzie wyżej celować. Dobra, na dwie strzały i leżą. Mamy jeszcze cesarzową, która przy uderzeniu wybucha. W sensie wybucha zombie, a nie cesarzowa. Nieważne. Oj, tak, idziemy. A, gdzieś tam poszedłeś. Bo to jest czekaj, mam kolegę! No, ukradł mi go. Sorry, testuję skoki, bo... No, zabrałeś mi killa, no. Cicho, patrz. Ten nie wytrzymał ciśnienia. To, co? Oj, dzień dobry, się. Zapraszam do baru. Co panu podać? Whisky z kolą. Tfu, bez coli. Właśnie, Wojtek, musimy się na whisky umówić. Nie, nieprawda. To jest... Właśnie w tym momencie to jest najlepszy czas, żeby się umówić. Wojtek, podtrzymuj, bo się udusi. Nieważne. Dobra, chodź. Sorry, idziemy. Ale ja se pobiegłem. Tak, o. Też tak umiem, co ty myślisz? Prawda. Widziałeś tą ninja? Tak się gra w te karabiny. Chciałeś go podtrzymać, żeby uratować jego życie? No. Ale doszedłem do wniosku, że nie ma sensu. Nie, bo potem zaraz będzie trzeba go zabić. Dokładnie, więc po co? Czujesz się jak Assassins. Ej, Assassin. Tu są liny, chodź na górę, wejdziemy sobie po linach. A to większy sens. Czekaj, chyba że się nie da. Tak w sumie ciężko tu się wchodzi. No właśnie chyba się nie da. Może tędy, o. Jak to nie? Dobra, już. Udało mi się. Ja już jestem prawie u góry. O, już tak się nie chwal, że jesteś szybszy. Coś tam... Czasami. Ej, kogoś tam kroją chyba, nie? Dobrze słyszę. O, toksyczny porost. Co? Podziewałbyś się? Jezu, to jest wysoko! Dobra, wchodzę dalej. Wysokości. Podoba mi. No tak trochę się dygam. Jezus, na jednej ręce. Zawisłem na jednej ręce, czaisz tą bazę? Kwestia jest taka, że jak spadniesz, to się zabijesz tylko. To tam już szczegóły, nie? Dobra, chyba już tu jestem. Parkour Viewer. Ej, to jest wyzwanie. Chodź tu. Zobacz. Robimy je? No musimy je zrobić, Wojtek. To dawaj, patrz. Gorączka parkouru to szereg nowych wyzwań, w których twoje zdolności ruchowe zostaną wystawione na poważną próbę. Wszystkie wyzwania mają swoje rankingi, tak więc możesz się wyzwać swoimi rzeczami. Spoko. Ble, ble, ble. Ble, ble, ble. Zamknij. Co mamy tu robić? Dotrzeć jak najszybciej do mety, no spoko. Nie wolno używać kotwiczki do wspinaczki, chyba i takie nie mamy. Tak, by the way. 10 sekund, słuchaj Wojtuś, i będzie... Będą klepani, nie? Ale tak jest meta? Ale ładne widoki, nie wiem. Wiedział ten bieg. Gdzie biegniemy? Prosto chyba, tak? Nie wiem. Gino! A tu jest, patrz, jakiś zielony pasek. Wojtek, czemu widzę cię na dole? Bo ja zrobiłem bunny jump. Co zrobiłeś?
chciałem ze spadochronem skoczyć, nic nie wyszło. Zapomniałem, że spadochronu nie mam. Skoczył ze spadochronem bez spadochronu. Tego jeszcze nie było. Spoko, ja się tu biegnę. Tu nawet fajnie jest. Możesz próbować mnie dogonić zawsze, nie? A, mam dużo czasu, to spoko w sumie. Zamierzam to zrobić. Nie muszę się spieszyć. A ty teraz chodzisz na tą wieżę z powrotem, nie? Jak się zabiję, to nic z tego nie wyjdzie. No tak, to będzie ciężko. A znając moje możliwości... I to, że skaczesz ze spadochronu bez spadochronu? Tak. Właśnie spadłem... A nieważne. Jej! No Jezu, co za... Fuck! Ty, on się nie złapał, o co chodzi? Ej, mi tę czaszkę. Wojtek, co umarłem. No chociaż tyle. No tak kiepsko na właśnie, bo tak mi się to... O co chodzi? Chciałem się złapać, ale on się nie złapał, nie? Tak, o elo. Mogę dalej grać, czy? Mogę, dobra. On jest gdzieś pode mną, dobra. Tylko tak, patrzcie, bo to nie jest takie... O, teraz to trzeba spację kliknąć, a ja nic nie robiłem. Dobra, już jadę do kolejnego checkpointu. A dopiero 6 checkpointów na 17, zobacz, to jest jakaś długa trasa, bez kitu. Dobra, pizgamy dalej. Tum, 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 tum. A szlaga złapałem. Dużo zombiów, dużo zombiów. Tych złych zombiów. Nie dzwoni! Łap się. Ej, on chciał gdzieś zadzwonić, o co chodzi? O-o. No nie, no co za człowiek. Z tym człowiekiem to tak ostro przegiąłeś. Już trzeci raz się zabiłem. Za duże wysokości, no. Och. Za duże ryzyko. Za dużo w prototype ostatnio grałem i teraz bym chciał przenikać przez ściany. Prototype jest genialny. No, wczoraj grałem, ale dwójeczka, powiem ci, że nie można w to grać, bo się psują ten... wspomnienia z dzieciństwa. Czemu? No bo już nie jest... Kiedyś to była świetna gra, teraz jest taka, w sumie pikselowa, w sumie trochę skakania. Ale ja w dwójkę gram, wiesz? No ja w dwójkę też grałem właśnie dwa dni temu, ale oddałem ją na Steamie, bo jakoś tak mi się nie podeszło już. Co się pograłem godzinę i tam jest wszystko to samo, tak? Takie same misje, przynieś, złap, podaj, wytrop. I nic więcej. No. Tak, ale możesz rozwinąć sobie postać na maksa. No tak, jasne. Ale mówię, jakoś tak sobie pograłem, żeby przypomnieć sobie, jak to było kiedyś, a teraz już tak. No. Nie, dobiegłem! No ja ej, też nie. Czekaj, znowu tu jestem. Jest, przynajmniej nikt z nas nie ma... W sensie, jakbym tego, to bym tego, no. Dobra, to co, misja, nie? Wojtek! Sprawa jest. A co, to nie tutaj? Nie, skoczyłem ze spadochronu bez spadochronu. Widzisz, a jednak. Dobra, wyhealowany apteczką. Teraz będę biegł i siał zamęt z łuku. Diament. Ale headshot, kocham tą broń. Oj, tak oni mnie biją. Duży! Uj. Dobra, ja nie słyszałem łuk. No bo mi się strzały skończyły. Znaczy się, jak tak brzmi łuk, to ja go chcę. To jest taki, wiesz, pneumatyczny. Siła mechanika i adrenalina elegancka. A, widzisz. Gdzie ja skoczyłem? Czekaj, jestem w jeziorze. Wojtek, stawy mnie pobolewają, bolą. Status? Co? Status Piotrka. Si, ja coś znalazłem. Tu jakaś kryjówka bandytów z Korinis jest. No. Wiecie, że się jest, panie. Na dole. Ale jak ślagi mam w tej wodzie, czekaj. Już spadłem do ciebie. Tu krata. Tu krata. Nie, tu nie ma kraty, patrz. Tu ja gdzieś płynąłem. Jak tam wpłynąłeś? Pod spodem gdzieś? Tam jest takie jeziorko, no. W sensie taki... O, płyniesz. I po prawej stronie jak wpłyniesz. Płynąłem w lewo. No w lewo jest krata, więc wiem, że płyniesz. Musisz w prawo. To są zamknięte drzwi, a te? Jakaś torba tu jest. $17, także żadnej rewelacji. Nie wiem, co za miejsce. Wojtek, chyba nic nie ma. Może jeszcze nie ma. W sensie... No nic tu nie widzę, jakby ani skopa się nie da nic zrobić. Jakieś światło mi ciągle mruga. O, może chodzi o te skrzyneczki. Te skrzynie nie sprawdziłem jeszcze, bo tam z drugiej strony jest torba. To wiem. To jest plastik, spoko, komponent będzie i papierosy. No zawsze jakiś hajs, no w sumie spoko. No to co, no wracamy, bo tu nic tam więcej nie widzę. Tam jest jakiegoś ludka, tam ostrego ludka, no to idziemy. No
Dobra, to Dzida, nie? Trzeba zadanie robić tam jakoś. Mary Jane trzeba ratować, nie? To ty bawisz się w Superbena? O, ale ładny. Wojtek, zgubiłem się. Wypłyń na powierzchnię. Wypłyń na głębie. No, ale czekaj, bo ja nie wiem jak tam się wraca. Moment, zaraz to ogarniemy. Płyń w lewo. W lewo. A to lewo. Moje lewo. Dobra, teraz widzę już. O na na, just be careful na na, o the simple na na. Jak wisi? Co ci zrobić, że tak wisisz? Dobra, chodźmy, chodźmy robić fabułę, bo tak w końcu... Jezu, zombie! Dużo zombiów! No i rozpoczął wojnę, no po prostu cały Piotruś. Ja lubię wojnę. Tu jest jakiś duży, zabijemy go? Nie. Headshot, babe! Nie, 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 uciekaj, uciekaj mi tu, stąd! Ty, jakie to ninja jest, ty! Have you seen that? Patrz na tego! No właśnie, oni mówią, jakiś taki fajny, duży jest. Tego kopa sprzedałem, czekaj. Oj, tak, może tak to się z nim nie bi. Ej, co się stało? Coś mi zlagowało, coś mi bije. Gryzie mnie coś. Wohoho, pisiu. Nie bije. A to ten główny mi strzelił w oczy, Gilem. Chyba ma armora, wiesz? Bo nie działa na niego nic. Gdzieś faszeruje go strzałami cały czas. Piotruś? Co jest? Dałem. Nie no, ktoś do mnie strzela cały czas. Jakimś czymś. To może jakiś robaczek. Jakieś lagi łapie cały czas. Coś się tutaj tego. Dobra, wbijaj na wieżę. No to nie jest takie proste, no. Ten duży jest zły chyba na mnie już. A ja też mam takie lagi dziwne. Ktoś coś tak laguje, nie? Jakby nie wiem co. Może jakieś rekordy bijemy albo coś. No co, co warczysz? O nie, on tym rzuca! To może o to chodziło, że to on mnie tak krzywdził mentalnie. Zabij mutanta. Wow, Wojtuś, gratuluję! A ja właśnie rzuciłem te petardy, więc ja bym stąd uciekał. Łopatę dostałem. Super. Dobra, Dzida stąd, bo tu przylecą zaraz te duże. Te wiesz, feministki jak to mówimy. Dobra, no to chodź do góry. Się, no tam tutaj do kropeczki lecimy, nie? Pomarańczowej. Wow. Wojtek, astmę mam pomocy. Nie, co ty? Ja, kim jesteś? Co ty robisz? Jakaś ninja tu jest, ty. Już idę popatrzeć. Ja się już nie żyję. A mnie prąd pizgnął. Nie! Mam 12 HP, uciekam. Piotrek, do góry skakuj. Wow, co to jest? Oj, tak, co ty z nimi? Umrzyj! Tak jest. Dobra, Dzida stąd. Ja tu się nie będę bił teraz. Chyba, że z karabinem. W sumie dobra. Zombie. Dzida mi stąd. Wojtek, aresztuję go, trzymaj. Dobra, 18 dolarów miał. Teraz skakuj do góry, bo ja ci nie będę chronił tyłka cały czas. Ale dobrze ci idzie. Dobra, nieważne. Po prostu chodźmy w lewo. No dobra, będę chronił, bo daj dobre serce Wojtka. Bo sam tej gry nie ugram, nie? Dobra, już wchodzę do góry. Tylko jak tam się wchodzi? Bo tak średnio mi to idzie. Przesuń się bardziej w lewo. Czekaj, mam pomysł skąd te lagi, więc muszę to szybko naprawić. Już powinno być dobrze. Że w lewo mam iść, tak? No w lewo. To tam ciłumkam sobie, ale tam nic nie widać. Słowo daję. Ja to ogarnę, nie śmiej się ze mnie, proszę. Proszę bardzo, tu idę na wieżyczkę i zrobię takie rikitiki i ten. Och, wlazłem.
Chyba to jeszcze nie koniec. Ja pierniczę, jak tam jest wysoko. A to jest ta wieża przecież z tym parkurem. No, to jest ta wieża. To jest tu, gdzie się jakby na górę wchodziliśmy, żeby się ścigać potem, nie? Stamtąd. Tak, 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 tak. Wiadomo, że byłem lepszy. Oczywiście. Tylko po prostu zabrakło nam czasu, nie? Tak. Wszystko przez czas. No i oczywiście skakanie bez spadochronu też ma swoje... Nie! Spadłeś, prawda? Nie, złapałem się jakieś rurki. Ale będę ich teraz ołowiem faszerował, czekaj. Gdzie moja broń? Broń mi zabrali. No ty z tych zombiów! Wojtek, chodź, czekam. Wojtek, ile... Zawsze się musisz spóźniać. Tak, bo ja... No kurde, człowieku. Czekaj, tam jakiś fan klub Jerzego Zięby jest. No, bez kitu, czczą melancholią. Czekaj, dobra, cyk. Jesteś jeszcze wyżej? Czekaj, aha, ty jesteś no tutaj, tutaj, tylko czekam na ciebie. Cześć, mała. Taka nie mała, 1,85 m. Nieważne ile razy to widzę, nadal nie mogę w to uwierzyć. No, tak było. Ciekł dzisiaj wewnętrzny dokument GRE, który jeśli jest prawdziwy, świadczy o tym, że GRE to w istocie groźny, przestępczy syndykat. Zamiast szukać lekarstwa na wirusa Haran, jeśli wierzyć dokumentowi, GRE planował zmienić go w broń i sprzedać go temu, kto da najwięcej. Na całym świecie reakcje... Nie, nie, przewin do tamtego. No i wyszło szturka. No. Jestem ostatnim, który pozostał przy życiu. To naprawdę cud. To cud, że wyszedłem z tego. Opłakujemy tych, którzy nie przetrwali. Ale jak zauważył prezydent w dzisiejszej przemowie, my musimy żyć dalej. Wojsko poszukiwało żywych na obszarze objętym kwarantanną, ale wiemy, że nie ma tam już niezarażonych. Według pułkownika Tannera, po zakończeniu procesu odkażania, wirus będzie można uznać za całkowicie zniszczony. Okay. Ministerstwa usprawiedliwiają się przed światem za zniszczenie tego miasta. Słuchaj, Crane, zanim nam stąd uciekniesz, mamy pewien pomysł, jak wysłać wiadomość. Mamy zamiar wysadzić budynek w powietrze i pomalować ścianę ogniem. Tego zombie by nie zrobiły. Rzecz w tym, że nasz biegacz Michael ma problemy w budynku. No, już, będziemy zaraz za nich zadania robić, patrz to. Pełno tam gryzoni. I chociaż nie chcę tego przyznać, żadne z nas nie da rady tego zrobić. Musimy działać i to już, bo inaczej ty, ja, Jade, wszyscy znikniemy z powierzchni Ziemi. Powiedz Michaelowi, że się tym zajmę, a tymczasem możesz skontaktować się z Jade? Muszę się z nią spotkać. Czekaj, przyciągam stare kości. Dobra, już. Stare kości. To jest idealne określenie Piotrka. Nie, cicho, nie sejmów. Okej, gdzie mam iść? Czekaj, spotkaj się z Michaelem w kanałach. No świetnie. Nie spadnij, Wojtek. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Teraz tak. Cesarzowa wymaga naprawy. Jo. Pistolet przeładowania. Wojtek tam będzie jechał, a my się będziemy tu ogarniać wszystko. Ale nie mogę strzelać jak jadę. No bo nie możesz. Niedaleko odpalono flarę. Założę się, że ktoś się nadział na bandytów. Co robisz? Ktoś najpewniej wkrótce umrze. Wow, wow. Ty, moment. Zostaw mojego kumpla. Cały magazynek. Dobra, nie opyla się, wracam. Wojtek, wróć do pokoju. No traf go w końcu, dziękuję. Piotrek, oni to ujdą. Koleś się sam nadział. To też dobre. Nie żyję. Co? Chodź, biegniemy. Okej. Gleba. Ja biegnę do jakiegoś punktu, bo mi tu atakują. Ja lecę przed siebie, bo tu przecież się nie da zmienić. To jakiś szeryf tu był, policjant. Uuu, woda, nie. Proszę mnie zostawić, ja nie jestem na sprzedaż.
Co tu się dzieje? Też bym chciał wiedzieć. A gdzie ty jesteś? Idę. Do punktu w sensie. A? Tylko trochę inną drogą. Ale spokojnie, jak na wojnie. Wiesz co, czego mi tu brakuje jeszcze w tym dangle? Jakiego kopa dostałeś? Mi się głowa o ścianę rozwaliła. Ty, jakiego kopa się nauczyłem? Ja tego nie umiałem wcześniej. Kasz E? Nie. Taką jedną nogą on kopie i oni tak lecą z 3 metry do przodu. I się rozwalają gdzieś głową o coś. To jest spoko. Bo kondycja jest... O, ja pierdzielę. No i zbiorowe szaszłyki. Ty, a jak podpaliłem, oni dalej nic. Co jest? Laga mam! Chyba mnie zabiła. 10 HP, 10 HP, 7 HP. Dużo ich? Wojtek, lecem. Dobra, szybki. Nie, koło nich nie frizuj! Jezu, ich tu jest jeszcze więcej. Ty jesteś? Lagi jakieś mam, mnie wszyscy z każdej strony mnie klepią. Ej, wlazłem do jakiegoś logowiska. Coś jest nie tak. Dobra, odwróć się. Coś się wydarzyło właśnie. Teraz biegnę do ciebie. Gdzie ty jesteś? Nie, już nie żyję, spoko. Tylko teraz tak. Trzeba się jakoś odrodzić skutecznie. Okej. Chyba wybrałem złą drogę, wiesz? Tak myślę. Czekaj, plany. A wiesz, że to się zdarza? Apteczki nie mogę użyć na razie, więc nie będę je ruszał. Tam jest ich dużo, widzę. Tam, gdzie zginąłem? Tak. Potwierdzam. Czerwonych. Tak. Wszystkie na mnie skoczyły na raz. Chyba jestem jakimś apatycznym kąskiem. A po prostu mam szacunek wśród ludzi ulicy. No znowu się zabiłem, ale jestem lamusem. Skoczyłem z budynku tylko. Aha, bo 20 HP miałem. No to super, jakby extra genius, for sure. No waj mi to. Ej, no ty, szczupaki. Dobra, płynę tam, bo to szkoda czasu. Ach. W wodzie mi nic nie zrobią, nie? Ups. O, ty też. Nie, bo ja spadłem. Czekaj, bo wiecie, że wiesz, że zombie w wodzie nie żyją? W sensie skaczą i giną. Albo też szczupaki je zadają. Albo tego, miało sens. Tego jeszcze nie odkryłem. Wojtecki, 0 HP. A ja mam 125. Elegancko. Nawet regeneracja życia mi nic nie dała. A to wii. Cyk, 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 cyk. Bum, sia, la, 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 lajka. Ja tam ich trochę... Posmyrałeś? Dobra, ja już biegnę. Się wiem, że mi to trochę zajęło, ale... To jest jakieś okno otwarte, może tutaj coś będzie ciekawego w tym domu. Mur. Jakieś tutaj tego. O, jakaś skrzynia, elegancko. Co w skrzyni będziemy mieli? Pary. Ej, Dying Light to jest jedyna gra, która tak się zaczyna jak wiesz, jak nagrywasz. Wszystkie inne dają radę, tylko tanie. Nie wiem, czy też tak masz, ale to chyba jest wina optymalizacji jakby, nie? A gdzie ty jesteś? Koło much w sumie. Ty! Coś dużego tu mi pukło. Dobra, po prostu biegnij do pomarańczowego, tam się spotkamy, co? Tam biegnę. O, tu jest to legowisko, gdzie było ich za dużo. Palcie się! A ja spierniczam. Oj, ten ugryzł mnie. Dość mocno mnie tutaj dziabło. A? Jest tu trzeba... Pomagać. Ej, coś tu się za dużo dzieje. Poczekaj, bo ja nie ogarniam. Podniesiesz mnie? Dasz radę? Tak. Bo tu wszystko wybucha z każdej strony i nie wiem, co to się robi. Ale obstawiam, że to jest ten żółty ziomecz w kombinezonie, że on podchodzi do nas, jak ma tą butlę już rozstrzelnioną. Ups. Nie rozumiem, co to znaczyło to ups. Dobra, babka wyjaśniona. Szybko się wyhiluje. Dobra, wyhilowany, już cię leczę, tam ratuję. Ej, no nie! Reloada mam, ty! Dobra, żyję, jestem. Jakaś pomoc jest potrzebna, Wojtuś? Nie, ja żyję. Czy to safe zone nasz będzie? Nie. Piotrek, skakujemy. Czekaj, gdzie? Tu.
Czy ty coś widzisz tu? Jest woda. Gdzie ty wskoczyłeś? Tam jest dziura w ziemi. A tu! A ja jej szukam i szukam. Dobra, płynę. Czekam na ciebie. Okej. Okay. Dlaczego w moim odcinku zawsze jest więcej zabijania niż czegokolwiek? Ty nie prowokuj, bo ja też mam shotguna. A tam. Czy myśmy tu już nie byli przypadkiem? Nie, podobnie jest. Nie wiem, twój odcinek otwieraj drzwi. 3, 2, 1. Cokolwiek planuje żar. Nijakiego Majkera. Teraz nie mogę. Majkera szukamy, tak? Wojtek, a może oni chcą porozmawiać, a ty ich tak od razu. Wiesz, w sumie jak już leżą, to... Masz pieniądze, ziomeczku? Papierosy. No w sumie zawsze jakaś oszczędność, nie? Chyba musimy przepłynąć. Alkohol. Przepłynąć, że... Aha, że tędy. Możesz mieć rację. Uhuhu. Ale tu nieżywych zombiów. Popatrz, ten się chyba nie nauczył pływać. Rybka umie pływać. Za mokro, nic nie widzę, czekaj. Osknę, dobra. Chyba tędy. Okej. Ty rzuciłeś tego? Co? Do tego? Flara? Nie, to nie my. W sensie... Zabiłem właśnie 10 zombiów. No właśnie. Taki korytarz szczęścia mi zrobili. Czegoś na pewno. Dobra, wiesz co? Powiem ci tak, ta miejscówka wygląda naprawdę fajnie i ciekawie, więc proponuję skończyć odcinek i zacząć tutaj od, jakby wiesz, od tego miejsca w czwartek u ciebie. Co ty na to? Dobra. Elegancko, także my wam ludzie bardzo dziękujemy. Zapraszamy na kanał Wojtka na kolejny odcinek. Już w czwartek o 14. I see ya. Mam nadzieję, że będzie trochę ciekawiej w każdym odcinku. Trzymajcie się, cześć! Hello, hello. Dobra. Alt caps look. Ty, pod spodem jest ile?